Dolina Logana. Chicago, maj 1983. Dwa auty, bazy pełne, klapsi prowadzą. Logan Fallon na pozycji, Mike Schmidt wchodzi na płytę. Łapacz sygnalizuje podkręcenie, ale Logan kręci głową. Chce dać łupnia. Ten Mike Schmidt to naprawdę potrafi uderzyć. Tak, jesteś pewien, że nie chcesz zagrać? Nie mogę, Logan, jestem na służbie. Sam, dobry wieczór, panie Fallon. Przynieść wam mrożonej herbaty? Jest dobrze, proszę pana, dziękujemy za troskę. Dajcie znać, jak będziecie czegoś potrzebować. Miej oczy otwarte, tak jest? Jest ktoś w domu? Tatuś. Widzieliśmy cię w telewizorze. Naprawdę? Jak wyglądałem, słoneczko? Całkiem nieźle, tato. Nieźle? Dzięki Bogu. Witaj, piękna, daj mi coś słodkiego. Tego potrzebowałem. Dzieci mówią, że jestem sławny. Jakby jeszcze tego nam brakowało. Tato, możemy iść poćwiczyć łapanie? Musisz zapytać szefa. Możemy, mamo, możemy? Dobrze, ale za pół godziny jest obiad. Dobrze, nie zrzucaj niczego na głowę swojej siostry, Logan. Chodź tu. Masz pojęcie, jaki dziś miałem dzień? Jak to wytrzymujesz? W porządku, jak ty to wytrzymujesz? Pytasz, czy policjanci na własnym podwórku wywołują u mnie dodatkowy stres? Coś w tym rodzaju. Nie, przynajmniej nie nachodzą mnie handlarze. Święta, prawda? No dawaj, chłopcze. Niech zobaczę podkręconą piłkę. Dobrze. Obie ręce. Rzuć ją tam. Pokaż, tacie, co potrafisz. Moja ręka. Dobrze, teraz spróbujmy wysoką piłkę. Niska piłka. Dobrze. Obie ręce. Właśnie tak. Cześć, kolego. Cześć. Wyglądasz na tak wykończonego jak ja. Przesuń się. Zrób staruszkowi trochę miejsca. Zrobiliście tu przemeblowanie? Nie. No to chyba od dość dawna tu nie byłem. Wiesz, długo i ciężko pracowaliśmy, żeby wsadzić tego Ala Tagorno. I wygląda na to, że w końcu to zrobimy. Ale tato, dzieciaki w szkole mówią, że to gangster. Mówią, że on cię zabije. Nikt nikogo nie zabije. Ale ja się boję. Dlaczego to ty musisz go złapać? Bo jestem prokuratorem okręgowym, to moja praca. Tato? Co? Wiesz, jak czasami mam takie przeczucia, że stanie się coś złego. I potem to się staje. Miałem takie przeczucie, bardzo silne. Wiesz, lepiej zignorować te twoje przeczucia. Posłuchaj, synu, nie będę cię okłamywać. To, co robię, jest niebezpieczne, ale robię to na sali sądowej. Nie będę go oskarżać tutaj w domu, to jest nasz dom. Tu jesteśmy bezpieczni, rozumiesz? Ale mamie to się nie podoba. Chciałaby, żebyś oddał tę sprawę komuś innemu, wiem. Posłuchaj, coś ci powiem i chcę, żebyś to zapamiętał, dobrze? Przychodzi w życiu taki moment, kiedy musisz zrobić to, co należy, nawet jeśli jest to trochę niebezpieczne. Tak? Rozumiesz? Tak człowiek siebie definiuje. Tak? W porządku? A teraz idź już spać i przestań się martwić. Dobrze. Złap ich jutro, tato. Wsadzę go za kratki. I wyrzucisz klucz. I o to właśnie chodzi. Kocham cię, tato. I ja cię kocham. Idź spać.
Taos, New Mexico. Tato, tato, obudź się. Tak, Logan, wszystko w porządku? Tato, coś się dzieje. Logan, nic się nie dzieje, synu, wokół domu są policjanci. Nie, tato, coś jest nie w porządku, czuję to. Może lepiej iść pójść, zobacz, co to jest. Tak, dobrze, w porządku. Zadzwonię po policję. Logan, chodź tu. Zostań tu z mamą. Logan, zostań. Logan! Halo? Policja? Logan, co ja mówiłem? Wracaj zaraz do sypialni do mamy. W tej chwili. Spieszcie się. Chłopak zniknął. Pokój jest pusty. Nie, musi gdzieś tu być. Gdzie jest chłopak? Zostaw. Musimy znikać. Już, idziemy. Co się dzieje, Jake? Nie wiem. Próbowałem zadzwonić do brata. Boję się, że stało się coś złego. Lecę do Chicago. Nie było żadnych obrażeń fizycznych, ale przeżył niesłychaną traumę. Mogę z nim porozmawiać? Oczywiście, proszę ze mną. Witaj, Logan. Jestem agent Downing. Mam na imię John, jestem z FBI. Logan, widziałeś któregoś z mężczyzn, którzy... Nie. W porządku. Dobrze.
Jeśli coś ci się przypomni, cokolwiek. Dobrze? Federalne Biuro Śledcze, agent John Downing. Dobrze, dziękuję, doktorze. Witaj, Logan. Wiesz, kim jestem? Tak, jesteś moim wujkiem, Jake'iem. To chyba gdzieś tutaj. Dlaczego musisz znaleźć ten dom? Bo muszę. Zatrzymaj się tutaj. Czyj to dom? Albert Tagorno. A kto to? To człowiek, którego zabiję. Możemy jechać. Witaj, Ben. Witaj w domu, Jake. Ben, to jest Logan. Cześć, Logan. Miło cię poznać. A to jest Attila. Ten stary druh nie lubi, by był wykluczony z rozmowy. Hej, Logan. Nie masz tam może jakiejś kości w walizce? Nie. No dobrze, zaczekaj, aż zobaczysz rancho. Twój wuj Jake ma jakieś 1000 najładniejszych akrów w tej części kraju. 1000 akrów? Dokładnie 986. I ma konie. Lubisz konie, Logan? Tata zwykle zabierał mnie... To twój pokój, Logan. Rozpakuj się, a za jakąś godzinę będziemy jeść, dobrze? Dobrze.
Dobra, poddaję się. Co to jest? To kuchnia południowego zachodu, Logan. Enchilady z niebieską kukurydzą, poszatkowane wołowe reflenos, fasolka wiejska gotowana na wolnym ogniu. Nigdy nie słyszałem o tych potrawach i wygląda okropnie. Spróbuj, synu, może ci zasmakuje. Nie jestem twoim synem i nie chcę tego próbować. Moja mama nigdy czegoś takiego nie robiła. Biedny chłopiec. Wiele przeszedł, prawda, Jake? Zbyt wiele, Ben. Twój wuj przywiózł je z Afryki. Jake był w Afryce? A jakże? I w Japonii? I w Tybecie? I w Indonezji? Twój wuj był podróżnikiem, Logan. Podróżował po całym świecie. Był żołnierzem? Nie tylko zwykłym żołnierzem, był bohaterem. I wojownikiem. O tak. Jake był mistrzem armii w boksie i w kickboxingu. To Sara, żona Jake'a. To ona sprawiła, że w końcu się ustatkował. Gdzie ona jest? Zmarła kilka lat temu. Znałeś ją? Sara była moją córką. Przykro mi. W porządku. Teraz chodźmy poszukać wuja Jake'a. Co on robi? Rozmawia z koniem. Co to znaczy? Cóż, Logan, jest wiele sposobów, żeby wytrenować konia. To, co robi twój wuj, nazywa się zaklinaniem konia. To oznacza łagodne nauczanie. Hej, Ben, mógłbyś osiodłać dwa konie? Chcę pokazać Loganowi rancho. Już się robi. Tam w Chicago, Logan, powiedziałeś, że zabijesz tego... Jak on się nazywa? Talgorno. Albert Talgorno. Tak. Czemu to powiedziałeś? Bo tak właśnie zrobię. Zabiję jego i ludzi, których wynają, żeby zabili moją rodzinę. Wiesz, Logan... Zemsta nie jest dobrą rzeczą. Nie jest czymś, na czym można budować swoje życie. Ben mówił, że byłeś w Afryce. Tak. I w Tybecie też? Tak. Mówił, że byłeś bohaterem. Widziałem twój medal. Zrobiłem tylko to, co należało zrobić. Mówił, że byłeś mistrzem, wojownikiem. Wygląda na to, że Ben sporo naopowiadał. Nauczysz mnie walczyć? Zobaczymy. Ben, uważaj. Od jak dawna to potrafisz, Logan? Potrafię co? Wyczuć niebezpieczeństwo. Odkąd pamiętam? Czułem to tej nocy, kiedy moi... Co czułeś? To jest jak światło. Stop. Czuję kolory. Czasami jest zielone, ale zwykle żółte. A czasami czerwone. Tak, skąd wiedziałeś? Chodź ze mną.
Jesteś gotów? Chyba tak. Dobrze, no to zaczynamy. Nie, Logan. Skup się, skoncentruj się. Gotów? Już. Ładnie, wujku Jake, jak to zrobiłem? Masz coś, co się nazywa wyczuciem bliskości. Co to jest? Zdolność wyczucia niebezpieczeństwa, zanim się pojawi. Dlaczego ja to mam? Cóż, to dar od Boga, Logan. Dlaczego? Nie wiem. Dobrze, najważniejsza rzecz to twoja równowaga. Móc się poruszać bez utraty równowagi. W porządku? No więc wysuń lewą nogę. Stopy ustawione pod kątem 45 stopni. Właśnie tak. Ciężar równo rozłożony na obu nogach. Teraz podnieś obie ręce. Dobrze, dobrze. A teraz to się nazywa łamiąca ręka. A to roztrzaskująca ręka. Unieś kolano. A potem wyprostuj nogę. Kopnięcie, uderzenie, cofnięcie. Dobrze. Jest. Agencie Downing. Agencie Downing, jaka jest pana reakcja na orzeczenie sądu? Bez komentarza. Bez komentarza? Żadnego oświadczenia? Bez komentarza. Patrz, panie Talgorno. Czy chciałby pan skomentować orzeczenie sądu? Jakieś oświadczenie? Oświadczenie? Tak, proszę pana. Tak, złożę oświadczenie. Ameryka to wspaniały kraj. Oddalenie tych nieprawdziwych oskarżeń dowodzi, że system rzeczywiście działa. I mam nadzieję i jestem pewien, że wy wszyscy również, że twórcy tego nikczemnego oskarżenia zostaną postawieni przed sądem. A co z pana domniemanymi powiązaniami ze zorganizowaną przestępczością? Nie mam żadnych powiązań ze zorganizowaną przestępczością, domniemanych czy innych. Jestem biznesmenem i właśnie teraz muszę dopilnować pewnego interesu. Dobrze, gotowy? Ruszaj. Dobrze, teraz uderzenie z półobrotu. Dobrze. Właśnie tak. Jeszcze raz. Dobrze, ja mam już dość. Zawsze mnie pokonujesz. Wiesz, Jake? Chciałbym pójść do wojska. Chcę być komandosem. Czemu? Nie wiem. To coś, co czuję, że muszę zrobić. Dlaczego ty zostałeś komandosem? To było coś, co musiałem zrobić. Wiesz, Logan, komandosi są jedną z najlepiej wyszkolonych jednostek wojskowych na świecie. Żeby być jednym z nich, będziesz musiał być najlepszy z najlepszych. Przygotujesz mnie? Jesteś pewien, że to jest to, czego chcesz? Tak.
Umiejętność walki z nożem może ocalić ci życie. Rzuć go dokładnie tam. Zanim stąd wyjedziesz, będziesz trafiał za każdym razem. Ćwicz dalej. Dobrze. Baza wojskowa Armii Amerykańskiej, Panama. Panowie, mamy zestrzelony samolot zwiadowczy. Odebraliśmy sygnał z nadajnika kapitana McKaya 15 minut temu. Dochodzi stąd, ze środka prowincji kontrolowanej przez rebeliantów. To operacja dwóch cudów. Pierwszy cud to, że kapitan McKay przeżył upadek swojego samolotu. Sam i bez ochrony, przez 3 dni na terytorium rebeliantów. Drugim cudem będzie bezpieczne wydostanie go stamtąd. Bóg dał nam pierwszy cud. Ale teraz kapitan potrzebuje drugiego i wzywa komandosów. Nie zawiedziemy go. Sprowadźmy go do domu. Rozejść się. Nie widzę, schodzę niżej. Zbieraj się stąd. Podejmij mnie 5 stopni na wschód od tego miejsca. Logan, osłoniesz go.
Zamawiał pan pizzę? Dzięki Bogu. Słyszałem, że dostarczacie, ale to jest niesamowite. Sierżant Logan Fallon. Wody? Więc jest pan gotów, żeby się stąd wydostać? To łatwiej powiedzieć niż zrobić, żołnierzu. Złamałem nogę, kiedy upadłem na ziemię. Nie bardzo nadaje się do chodzenia. Żaden problem. My, komandosi, zapewniamy pełną obsługę. Wyniesiemy stąd pana. Dobrze. Nie poddawaj się. W porządku? Tak. Cofnijcie się. To pole minowe. Idź, idź. Ratuj się. Przykro mi, nie mogę tego zrobić. Całkiem nieźle wyglądasz, sierżancie. Hej, wujek Jake. Więc jak się masz? Dobrze, dobrze cię widzieć. Ciebie też dobrze widzieć, mam coś dla ciebie. No. Krzyż za znakomitą służbę. No więc musiałeś tam pojechać i zostać bohaterem, co? Zrobiłem tylko to, co musiałem zrobić. Chodź do domu, dobrze. Ben, tu jesteś. Dobrze cię widzieć. Wyglądasz świetnie, dziękuję. Twój tata byłby z ciebie naprawdę dumny, Logan. On wierzył, że trzeba robić to, co należy, nawet jeżeli to jest niebezpieczne. Przychodzi w życiu taki moment, kiedy musisz zrobić to, co należy, nawet jeśli jest to trochę niebezpieczne. Rozumiesz? Tak człowiek siebie definiuje. Tak człowiek siebie definiuje. Tak. Zapomniałem, jak tu jest spokojnie. Tak, to prawda. Jake, trochę się zastanawiałem. Nad czym? Zdecydowałem się opuścić wojsko.
Jakie masz plany? Muszę wrócić do Chicago. Muszę załatwić pewien stary interes. Posłuchaj, Logan, kiedy się na to zdecydujesz, nie będzie drogi odwrotu. Będziesz myśliwym, ale również zwierzyną. Pomyśl o tym. Jake, Logan wyjechał. Tak, wiem. Czyj to dom? Alberta Talgorno. A kto to? To człowiek, którego zabiję. Jedziemy. Przychodzi w życiu taki moment, kiedy musisz zrobić to, co należy, nawet jeśli jest to trochę niebezpieczne. Rozumiesz? Tak człowiek siebie definiuje. Logan, wracaj. Zaraz, do sypialni. Co ja mówiłem? Pokój jest pusty. Gdzie jest chłopak? Musi gdzieś tu być. Zostaw. Musimy znikać. Już, idziemy. Cóż, cieszę się, że w końcu przyjechałeś, żeby dokończyć sprawy spadkowe. Doceniam, że pan się za mnie tym zajął. Twój ojciec był bliskim przyjacielem, dlatego wybrał mnie, żebym był wykonawcą jego woli. A więc, majątek początkowy łącznie z umową ubezpieczeniową został oszacowany na trochę powyżej $1 milionów. Powiedział pan majątek początkowy? Przez ostatnie 15 lat inwestowałem te pieniądze w twoim imieniu. I mogę być z siebie zadowolony, Logan, bo całkiem nieźle dla ciebie pracowałem. Jesteś bardzo bogatym, młodym człowiekiem. A więc pewnie nie muszę pracować na swoje utrzymanie. Zaniedbałbym swoich obowiązków, gdybym ci nie zwrócił uwagi, że praca, kariera może nadać twojemu życiu znaczenie. Cóż, panie Renner? Nie musi się pan martwić. Na pewno będę pracować. I to na pewno będzie miało znaczenie. Życzę powodzenia. Dziękuję. Posłuchaj, Logan, kiedy się na to zdecydujesz, nie będzie drogi odwrotu. Będziesz myśliwym, ale również zwierzyną.
Szkocką, czystą. Co się z tobą dzieje? Johnny, Fafi, wyrzućcie stąd tego wycierusa. Co, nie traktuję cię wystarczająco dobrze? Spadaj. Jak leci? Dobrze. To dziwne. Nie wygląda, że dobrze. Wygląda, że się zgubiłeś. Tak? Tak. Powiedz mu, Johnny. To nie jest coś, co można nazwać miejscem publicznym. Rozumiem. To klub prywatny. Bingo. Klub prywatny. Tylko dla członków, rozumiesz? Chodźmy. W porządku. Zaraz, zaraz. Jak powiedzieliście, chłopcy? Już mnie nie ma. A przy okazji... przepraszam na sekundę. Hej, wracaj tu. Pan Mercado? Przepraszam, szefie. Skąd wiesz, jak się nazywam? Żartuje pan? Wszyscy wiedzą. Czego chcesz? Szukam pracy. Coś panu powiem. Jeśli te dwa małpiszony to najlepsze, co pan ma, to na pewno mnie pan potrzebuje. Poznajesz Mike'a? Fafino? Jakieś 10 lat temu walczył o medal w wadze średniej. A Johnny? Coś ci powiem, chłopcze. To są dwaj kolesie, których nie chciałbyś zdenerwować. Weźcie go na zaplecze i nauczcie dobrych manier. A ty? Nie chcecie już nigdy tutaj więcej widzieć. Chodźmy się pobawić. Z przyjemnością. Chodźmy się pobawić, chłopcy. Co? Lubisz to? Lubisz tak flirtować, co? Dobra, posłuchajcie, wcale nie musimy się bawić. Zamknij się. Chodzi o to na upiszony. Tak was to zdenerwowało? Przepraszam za tę odzywkę, jesteś wycierusem. Kropka. Gówniany karateka, chcesz się boksować, Fafi? Tak, no chodź, no już. Proszę posłuchać, panie Mercado. To naprawdę proste. Wiem, że jest pan capo rodziny Talgano. Chcę być z najlepszymi. Nazywam się Jimmy Testa. Mieszkam w Rossmore. W porządku? Co to jest do cholery? Nie wiem, ale nie jest dobrze. Johnny, Fafi. Testa, pokój 203, jakieś wiadomości? Nie, panie Testa. Co to za dzieciak? To Jesse, mieszka na końcu korytarza, na pana piętrze. Co tu robi? Nie wiem. Pewnie znów pokłócił się ze swoim ojczymem. Ten łobuz czasami jest bardzo ostry dla dzieciaka. To dobry chłopiec. Próbuję się nim trochę opiekować. Cóż, dobrej nocy, panie Testa. Tak, tobie też. Downing? Agent specjalny John Downing? To ja. Z kim rozmawiam? Pamięta pan sprawę sprzed jakichś 15 lat? Mafijne zabójstwo prokuratora okręgowego, jego żony i rodziny? Tak, pamiętam. A o co chodzi? Nigdy nie dorwał pan ludzi, którzy to zrobili. Kto mówi? Proszę posłuchać, jeśli wie pan coś o tych morderstwach, jeśli ma pan jakieś informacje, słucham. Jeśli nie, sprawa jest zamknięta. Już nie. John,
Tak, John, o co chodzi? Zrobisz coś dla mnie? Znajdź dla mnie, jak tam, mafijne zabójstwo prokuratora okręgowego z Chicago, Nicholasa Fallona i jego rodziny. To chyba było na początku lat 80. To sprawa pilna. Pilna czy tylko pilna? Tylko pilna. Załatwione. Powinieneś tak zrobić zeszłej nocy. Portier mówił, że jest. No, może wyszedł. Skąd mam wiedzieć? Prawdę mówiąc, cieszę się, że go nie ma. W każdym razie pukaliśmy, to mieliśmy zrobić. Chodźmy. Przepraszam, że was rozczarowałem, chłopcy. Spokojnie, koleś, jesteśmy tylko posłańcami. Pan Mercado chce cię widzieć, to znaczy, jeśli dalej jesteś zainteresowany pracą. Kiedy mam się z nim spotkać? Teraz, na zewnątrz, czeka samochód. Dobrze, zrobimy tak. Pójdę coś na siebie włożyć. Za 5 minut będę na dole, w porządku? Obiecujesz? Tak, idźcie. Do zobaczenia, James. Przepraszam za tę ostatnią noc. Robiliśmy, co nam kazał. Bez urazy, tak? Tak, idźcie, wynoście się stąd. Masz coś? Tylko to. No, a propos długiej pały. Musisz to oddać. I muszę cię przeszukać. Tak, nie ma sprawy. Więc chcesz być częścią rodziny? Tak, chcę. Dlaczego? Mój ojciec całe życie harował. Zawsze był w tyle, zawsze czekał na lepsze czasy. I wie pan co? Nigdy nie nadeszły. Więc postanowiłem, że nie popełnię tego samego błędu. Proszę posłuchać, panie Mercado. Wszystko, o co proszę, to danie mi szansy. Widzisz, żeby dać ci szansę, sam musiałbym zaryzykować. Kto by tego chciał? Nic osobistego. Chodźmy. Szkoda. Polubiłem dzieciaka. Tak, nie jest zły. Proszę posłuchać, nie musi pan tego robić. Proszę mi pozwolić udowodnić, co jestem wart. Mam mnóstwo żołnierzy, ruszaj. Nie ma pan nikogo takiego jak ja. Wiesz, nie będzie już potrzebować tego gnata. Co masz na myśli? Rzućmy monetą. Dobra. Mówię poważnie, nie ma pan nikogo, kto potrafi to, co ja. Jeśli jesteś taki dobry, to jakim sposobem zaraz zginiesz? Klękaj tam. Kończmy już to. Reszka. Nigdy nie zawodzi. Zapomnij. A więc to już koniec? Tak, to koniec. Skrzaniłeś sprawę. No już. Zabijesz mnie? Da mi pan pracę?
Cóż, miałeś rację. Nikt z moich ludzi nie potrafiłby zrobić tego, co ty zrobiłeś. Tak, masz pracę. No tak, jest jeden sposób, żeby się dowiedzieć, czy się nadajesz. Zabijanie to dla ciebie problem? Chłopak zniknął. Pokój jest pusty. Nie. Dobrze. Przyjdź jutro do baru. Jeszcze raz podniesiesz na mnie głos, to cię zabiję i twoją matkę. Teraz spadaj, Benkarcie. Cześć, Jesse. Co ci się stało? Upadłem. Jesse, to się nie stało od upadku. Twój tata ci to zrobił? Nie jest moim tatą, jest moim ojczymem i powiedziałem ci, że upadłem. W porządku, dobrze, spokojnie. Posłuchaj, jeśli kiedyś będę mógł coś zrobić, żeby ci pomóc, możesz mnie nauczyć, jak się bić? Czemu chcesz się nauczyć, jak się bić? Żebym, jak ktoś będzie bity, mógł to powstrzymać. Czy ktoś, kogo znasz, jest bity? Nie, ale tak na wszelki wypadek. No więc pokażesz mi, czy nie? Tak, dobra. Pokażę ci. Zobaczmy. Zacznijmy od początku, dobrze? Trzymaj ręce podniesione. Właśnie tak. Jeszcze raz. Tak jest. Lewa, prawa. Dobrze. Teraz spróbuj uderzyć. Dobrze, Jesse. Jeszcze raz. Znalazłeś coś? Nic nowego. To była moja pierwsza sprawa po przydzieleniu tutaj. Nick Fallon, prokurator okręgowy hrabstwa Cook. To się stało w nocy przed ustalonym terminem wniesienia do sądu sprawy przeciwko trzem starszym rangą członkom rodziny Talgorno. Zabili go w domu. Fallona, jego żonę, małą córeczkę i pięciu gliniarzy z Chicago też zabili. Atak przeżył tylko jego 10-letni syn. Dostałeś tych, którzy to zrobili? Mieliśmy ich, ale nic nie mogliśmy udowodnić. Jeśli ktoś coś wiedział, za bardzo się bał, żeby mówić. Ale uważasz, że stał za tym Talgorno? Wiem, że to on. To było dawno temu, John. Skąd to nagłe zainteresowanie? Po prostu coś mi nie daje spokoju. Dziękuję, John. Panowie, Jimmy, siadaj. Johnny. Proszę, James. Sędzia Joseph Landers, Sąd Okręgowy numer 5. Sędzia, co? Jakiś problem? Nie. Dwóch naszych skazał na dożywocie. Dostał ostrzeżenie. Mimo to zrobił to. Musi zapłacić. Wszystko, czego potrzebujesz, jest tutaj. Zdjęcia jego domu, podwórka, wykresy, droga do pracy, jego rozkład zajęć, wszystko. Kiedy to ma być zrobione? To już twoja decyzja, ale osobiście uważam, że jeśli zrobisz to w domu, to zrobi większe wrażenie.
Gdzie jest chłopak? Musi gdzieś tu być. Zostaw. Musimy znikać. Tak. Ma pan rację. Kto tam? Pani Ridgway z końca korytarza. W czym mogę pomóc? Jestem matką Jesse'ego. I nie chciałabym być niewdzięczna, ale uważam, że Jesse nie powinien więcej z panem przebywać, dobrze? Dlaczego? Jakiś problem? Nie, żaden problem. To po prostu zły pomysł. Helen! Wracaj tutaj. Natychmiast. Linia pana Downinga? Tak, proszę chwilę zaczekać. John, to do ciebie. Powiedz, że wyszedłem. Powiedział, że to ważne. Mówił, że rozmawiał z tobą kilka dni temu. Tak. Downing? Kto mówi? Nieważne. A co jest ważne? Albert Tolgorno. Dziś wieczór zlecił zabójstwo. A skąd to wiesz? Bo ja jestem zabójcą. Mogę o coś prosić? Mógłbyś to zrobić gdzie indziej? To znaczy, poza domem? Moja żona jest na górze. Chciałbym jej tego oszczędzić. Proszę. Hej, przełącz na wiadomości. Wydaje się, że dziś w nocy dokonano zabójstwa sędziego Josepha Landersa. Zabójstwo jest opisane jako przeprowadzone w stylu egzekucji mafijnej. Sąsiedzi usłyszeli 3 strzały i zadzwonili na 911. Policjanci wezwali koronera i stwierdzono śmierć sędziego w jego pokoju gościnnym. Mój chłopak. Jak się tu do cholery dostałeś? Jesse! No, to bardzo miłe, ale możesz go zatrzymać. Coś ci powiem. Nie wiem, czemu tu jesteś, ale jak tylko wróci Jesse, pójdziesz sobie. Dobrze. Chcesz wody? Gratulacje, chłopcze, dobrze się spisałeś. Dobra robota, chłopcze. Jimmy. Zrobiłeś to i zrobiłeś to dobrze. Hej,
Siadajcie i jedzmy. Siadaj. Wszyscy mają kieliszki? Przestańcie jeść. Za Jimmy'ego. Za Jimmy'ego. Jimmy, jestem ci winien przeprosiny. Muszę przyznać, że z początku nie myślałem, że masz jaja. Ale kiedy trzeba było kropnąć tego sędziego, kropnąłeś go. Traf. No więc powiedz, targował się? Jak to przyjął? Dobrze. Chociaż miał prośbę. Zawsze mają jakąś prośbę. Jakbyś kimś był, świętym Mikołajem. Czego chciał? Chciał, żebym to zrobił poza domem. Więc powiedziałem, jasne, ty tu rządzisz, jak sobie życzysz, tak? No więc on wstaje, żeby wyjść i... Nawet nie wiedział, co go trafiło. Nie żyje, panie sędzie. Mamy współpracownika w kostnicy. Przynosi nam kopię dokumentów, zdjęcia z miejsca zbrodni, takie rzeczy. Zobaczmy, co czeka ludzi, którzy nie słuchają pana Talgorno. Poznajecie? A, on jest taki słodki. Jak małe dziecko. Masz jakieś plany na dzisiejsze popołudnie? Nie, nic. A o co chodzi? Ktoś chciałby cię poznać. Pomyślałem, że chciałby pan coś czytać w samolocie. Panie sędzio, na lotnisku będzie na pana czekać dwóch agentów. Będą pana eskortować w bezpieczne miejsce. No więc, kiedy będę mógł wrócić? Kiedy będzie bezpiecznie, jak ten pana zabójca zniknie? Będziemy mogli w końcu dorwać Talgorno. Nie liczyłbym na to, że wam pomoże. Myślę, że ma zamiar sam się tym zająć. Mówił to panu sędzio? Chyba nazwał to Carol. Jakby był w Straży Obywatelskiej. Miejmy nadzieję, że tego nie schrzani. Wydaje mi się, że ta robota już została schrzaniona, agencie Downing. W końcu mnie zabił. Sędzia zamordowany. Zemsta mafii. Nie chcę, żebyś się denerwował, ale to bardzo duży zaszczyt. Rozumiesz? Rozumiem. Dobrze. Witaj. Witaj, Sal. Dobrze cię widzieć. To ten nowy dzieciak? Tak, proszę pana. Jimmy Testa, poznaj głównego szefa, Albert Talgorno. To zaszczyt pana poznać. To dla mnie zaszczyt, chłopcze. Zrobiłeś dla nas wspaniałą rzecz. Wspaniałą rzecz. Grzeczny pies. Kim pan jest? John Downing, FBI. Co mogę dla pana zrobić? Kilkanaście lat temu wziął pan chłopca, pana bratanka. Zgadza się. Może mi pan powiedzieć, gdzie on teraz przebywa? Nie mam pojęcia. Nie wie pan, czy pan nie powie?
Panie Fallon, to bardzo poważna sprawa. Jest ktoś w Chicago, kto chce za mnie zrobić moją robotę. To nie jest zbyt mądre posunięcie. Może zginąć. Gdyby wykonywał pan swoją pracę wiele lat temu, teraz nic by się nie działo. Prowadzimy wielkie interesy, Jimmy. Polityka, prace budowlane, kasyna, media. Wymień co chcesz. My tam jesteśmy. Zapamiętaj jedną rzecz. Wszyscy płacą. Nikt nie jest nietykalny. Sal bardzo cię lubi, Jimmy. Doceniam to, panie Talgordo. Powinieneś. Sal sam zadbał o swoją przyszłość. Mówił ci kiedyś, jak ją sobie zapewnił? Nie. O, to było piękne. Sal kropnął prokuratora okręgowego, całą jego rodzinę i 5 gliniarzy. Wszystko w domu tego człowieka. Facet był gotowy, żeby następnego dnia mnie oskarżyć. Tamten facet nie miał krzty szacunku. Sąd odrzucił sprawę. Od tego czasu nikt nawet się do mnie nie zbliżył. Dobrze. Przyjdź w sobotę, spotkasz resztę rodziny. Hej, Jimmy. Rozumiesz, co mówi pan Talgordo? Zostałeś przyjęty. Jesteś częścią rodziny. W sobotę zostaniesz przyjęty. Nie wiem, co powiedzieć. Nic nie musisz mówić. Pamiętaj, Jimmy, pomiędzy ludźmi honoru czyny mówią głośniej niż słowa. Zostańcie tu. Już dobrze. Już dobrze, mamo. Będzie dobrze. Przepraszam. Pokaż. Wiem. Już dobrze. Chcecie się stąd wyrwać? Ale nie mamy dokąd pójść. Teraz macie. W porządku, weź. To mój adwokat. Zadzwońcie do niego, dobrze? On się wszystkim zajmie. Pomoże wam znaleźć dom, pracę, samochód. Wszystko, czego chcecie. Nie rozumie pan. On będzie nas szukać. Porozmawiam z nim. Panie Testa to bardzo gwałtowny człowiek. Jestem pewien, że potrafię go przekonać. A co ty tu do cholery robisz? Cześć, Ed. Spokój, Buster. Najpierw ja. Podłóż to piwo. Chyba musimy porozmawiać.
Chyba musi pan zadzwonić po karetkę do pokoju 206. Co się stało? Nie wiem, facet wygląda, jakby go przejechała ciężarówka. Może wypadł z samolotu? Wypadł z samolotu? Tak. Jest nieźle poturbowany. Po prostu niech pan zadzwoni po karetkę, dobra? A, i wygląda, jakby został pogryziony przez psa. Miałem bardzo interesujący tydzień. Tak, ja też. Rozmawiałem z twoim wujem. Tak? Przypomniałem sobie, jak rozmawiałem z pewnym małym chłopcem w szpitalu. I pamiętam, jak pytałem tego chłopca, czy widział, kto zamordował jego rodzinę. I on powiedział nie, ale jego oczy mówiły tak. Prawda, Logan? Dobry jesteś, John. O co w tym wszystkim chodzi? Albert Talgorno. Ten, który zlecił zabójstwo mojej rodzinie. Ci, którzy to zrobili, to Salvatore Mercado, Chicky, Bruno i Vinny Keyes. Muszą zapłacić. Logan, posłuchaj. Jeśli kogoś zabiję, kogokolwiek, to jeśli o mnie chodzi, jesteś jednym z nich i cię zamknę. Cóż, John? Wszyscy musimy robić, co do nas należy. Cześć, Logan. Jak leci, Jake? W porządku, a u ciebie? W porządku. Jutro spełnię obietnicę, którą sam sobie złożyłem. Jesteś tego pewien? Tak, jestem pewien. Chciałem tylko, żebyś wiedział. Jake, doceniam wszystko, co dla mnie zrobiłeś. Żegnaj, Jake. Żegnaj, Logan. Myślę, że jeśli zabijesz kogoś w ich domu, to zrobi większe wrażenie. Przychodzi w życiu taki moment, kiedy musisz zrobić to, co należy, nawet jeśli jest to trochę niebezpieczne. Tak człowiek siebie definiuje. Hej, tylko popatrz. Całkiem niezły garnitur, James. Dzięki. Hej, Jimmy. Zastanawiam się razem z Johnem, że jak już zostałeś przyjęty i w ogóle może moglibyśmy być w twojej drużynie. Cóż, chłopcy. Jestem zaszczycony. Mówiąc szczerze, chciałbym naprawdę, ale widzicie, jest tylko jeden problem. Jestem drużyną jednoosobową. Hej, nie baw się tak. Ratuję wam życie, nie pytacie dlaczego, ale ratuję wam życie. A teraz już, ręce do góry. Daj spokój, ręce do góry. No już, mówię poważnie, już, siadać. Siadać. Przypnijcie się kajdankami do łóżka, załóżcie je. Do czasu, kiedy was znajdą, operacje Talgorno będą już historią. Pod drążkiem, myślicie, że jestem głupi? No już. Daję wam, chłopcy, drugą szansę. Znajdźcie inne zajęcie, bo jeśli nie i znów na siebie wpadniemy, będę musiał was zabić. Wiesz, ile tam będzie strzelb? To samobójstwo, gwarantowane. No dobra, to macie.
Będziecie mogli to zobaczyć w wiadomościach. Nie, nie możemy, bo telewizor... No to usłyszycie. Idziemy. A co to? Jimmy? Sam przyjechałeś? Tak. Wysłałem Johnny'ego i Fafiego. Wiem, ale się nie zjawili. To klauny, nigdy nic nie robią jak trzeba. Przepraszam za to, szefie. Witaj. Dziękuję. Nie chciałem się spóźnić, przepraszam. Przepraszam, jeśli... Nie, nie, dobrze zrobiłeś. Wejdź i poznaj swoją rodzinę. Panowie, jesteśmy dzisiaj wszyscy dumni, że możemy powitać nowego członka naszej rodziny, Jimmy Testa, twoja nowa rodzina. Oczywiście znasz Sala. Vinnie Keys, Chicky Bruno. Chłopak zniknął, pokój jest pusty, musi gdzieś tu być. Frankie Batts odpowiada za nasze interesy w Ohio. Giuseppe przyleciał z Detroit specjalnie na twoją uroczystość. Nicky Loretto zajmuje się naszymi interesami w LA. Tommy DiFusio, Milwaukee, Mariano Scacchi, Północny Wschód, Rico Mazzi, Florida. Widzisz, Jimmy, jesteśmy wszędzie. Chcesz coś powiedzieć swojej nowej rodzinie? Pan Torgorno mówił, że wszyscy jesteście moją nową rodziną. Ale prawda jest taka, że ja nie mam rodziny. Co to jest? Sal kropnął prokuratora okręgowego, jego rodzinę i pięciu gliniarzy. Wszystko w domu tego człowieka. Facet był gotowy, żeby następnego dnia mnie oskarżyć. Kim jesteś? Nazywam się Logan Fallon. 15 lat temu zleciłeś zabójstwo całej mojej rodziny. I co? Przyszedłeś tu popełnić samobójstwo? Nie. Przyszedłem tutaj, żeby ci spojrzeć w oczy, kiedy ci powiem, że kończę to, co mój ojciec zaczął. Kopia tej taśmy została wysłana do FBI. To koniec. Stój, Torgorno. Chcę się tobą zająć osobiście. Pomyślałem, że przydałaby ci się pomoc. Dzięki. Wynosimy się stąd. Tutaj. Jest w garderobie. Thank you.
Talgorno. Według świadków falą wpadł, miotając ogniem. John, twoi świadkowie to banda kryminalistów. Logan Fallon całe życie przygotowywał się na tę chwilę. Przyszedł tu dzisiaj w jednym celu – pomścić śmierć swojej rodziny. Cóż, słuchałeś taśmy, którą nam przysłał? Nie mówię, że to, co zrobił, jest w porządku. Ale Talgorno i jego bandziory faktycznie zabili całą jego rodzinę. To nie daje mu prawa, żeby odgrywał sędziego, ławę przysięgłych i kata. Przekroczył granicę. I będę musiał sprowadzić go z powrotem. Przygotuj papiery, odłóż wszystkie moje inne sprawy. Od teraz mam tylko jedną sprawę, Logan Fallon. Określiłeś swój los, Logan. Wiem. Niektórzy mogą wybierać swoje wojny. Ale kiedy miałem 10 lat, moja wojna wybrała mnie. Jestem żołnierzem, Jake, a to jest wojna. To wojna, której nie wygrasz. Może nie. Ale wygram chociaż kilka bitew. Wiesz, gdzie mnie znaleźć? Tak, wiem.